Cześć, witam Was na kanale Świata Sportu, a dzisiaj wstęp przygotował Albert. Witam wszystkich serdecznie w naszym zajebistym formacie, w garażu pełnym ekspertów. Pierwszy odcinek, który nagrywaliśmy w piątek przed galą ma 10 obejrzało ponad 270 osób. To jest naprawdę imponujący wynik. Można powiedzieć, że mamy setki fanów. Ponad 50 osób dotrwało do końca tego programu, więc trzeba przyznać, że rzeczywiście content bardzo wszystkim się podoba. Zachęcam was do subskrybowania, zostawiania łapy w górę, komentowania naszego gadania, no i jedziemy z analizą. Fajm ma 10. Zaczynaj Łukasz. E, to tak, podzieliliśmy dyskusję e, na segmenty, uznaliśmy, że Jakbyśmy rozmawiali o każdej walce po kolei, to by nam zajęło to za, bardzo, za dużo czasu, a nie o, każdej gali można no, nie o każdej walce można powiedzieć dużo. Więc podzieliliśmy sobie to na segmenty i może zacznijmy od pozytywów i od największego zaskoczenia tej gali, twoim zdaniem. No, pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć na temat tego. Jest... Rzeczy, które mnie zaskoczyły w tej gali, to muszę powiedzieć stuprocentowo, że to, jeżeli chodzi o realizację, to była najlepsza gala do tej pory. No, po Zgodę prostu się. trzeba przyznać, że te wszystkie elementy, które przygotowali potężni wodarze, e, czyli chociażby oblewanie Normana Parka na sam koniec złotą farbą, e, cała ta inscenizacja, którą przygotowali, przedstawiając zawodników, trzeba przyznać, że wyglądało to kapitalnie. A przechodząc już do samych sportowców i do tego, kto zrobił jakby największe wrażenie albo mnie pozytywnie zaskoczył, no to muszę powiedzieć, Powiedzieć, że Master. Jakby. To nie jest tak, że ona mnie stuprocentowo zaskoczyła jakby swoim performancem, że ja się tego nie spodziewałem, ale to jak walczy ta dziewczyna i to jakby cała ta otoczka, ten trening i to co pokazała w oktagonie z przeciwniczką, na którą, e, jeśli się nie mylę, na Kamiszkę był niższy kurs. Przynajmniej bookmacherzy obstawiali ją w rali faworyta. No a trzeba przyznać, że Linki pokazała kawał dobrego sportu, rzeczywiście była super przygotowana do tego, e, wyeksponowała słabości Kamiszki, czyli. E, Dystans, linki bardzo dobrze biła, pracowała lewym prostym, łapała ją, uciekała biodrami, kiedy Kamieszka próbowała ją obalić. Rzeczywiście kontrolowała całą tą walkę, biła z różnych płaszczyzn, biła dużo po korpusie, no i muszę powiedzieć, że rzeczywiście zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie. Zgodzę się, Linki Master to jest moim też jednym z większych zaskoczeń, przynajmniej ta forma sportowa, ale ja bym postawił na dwóch debiutantów, czyli na miejskiego Drwala który bił się bardzo efektownie i widać, że ten facet ma coś wspólnego ze, ze sportem. E, a drugie no to Haribo. Znaczy z drugiej strony też wo, wobec Haribo nikt chyba nie miał jakichś... No chyba Wękrzyk... nie było przede wszystkim żadnych oczekiwań, jeżeli Dokładnie, chodzi o. Dokładnie, ale Haribo, no. pokazał y, przeciwko Ferrariemu, że coś tam wie, coś no, tam umie i bardzo pierwsz, dobrze pierwszą się. Pierwszą rundę wygrał na bank. Na nie? No właśnie. I w drugiej, w drugiej nawet y, będąc w parterze, kiedy Ferrari był, y, był na górze, potrafił się uwolnić i dopiero Później go Ferrari dosiadł i, no, i, i, ja, i zakończył. Ja, ja bym powiedział, że generalnie, jeżeli chodzi o analizę walki Haribo z Ferrarim, to bym powiedział, że Ferrari miał jedną szansę w tej walce i jakby stuprocentowo ją wykorzystał, bo rzeczywiście w momencie, w którym sprowadził Haribo do parteru, zaczął bić te swoje ciosy, i tutaj muszę powiedzieć, że jak widziałem Ferrari walącego tymi cepami z góry, to też krzyczałem przed komputerem: Dajcie chłopu krzesu, nie? bo to po prostu wyglądało tak, jakby brakowało mu tylko. Krzesła w rękach i by tego biednego chłopaka tłukł tam po tej głowie. Natomiast Haribo tak. Nie? Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym w piątek, to rzeczywiście, jakby byliśmy stuprocentowo przekonani, że Ferrari to wygra. A rzeczywiście Haribo myślę, że tam gdyby miał większe doświadczenie, bo to było też widać, jakby różnicę w doświadczeniu, że chłopak wiele czasu w oktagonie nie spędził. Natomiast tak, tak. Myślę, no, że to, jest to, to tak, jak, jak mówiliśmy w piątek, to, że w Ferrari mógł, mógł wygrać, przegrać tak na naprawdę sam ze sobą, to się oczywiście nie nagrało, dziękujemy Ci Janek eee, i, i myślę, że Haribo, m, m, Haribo dostanie szansę w kolejnych, w kolejnych galach, jeżeli będzie chciał, bo no pokazał powinien. kawał dobrego, dobrego sportu. Tak i drugie zaskoczenie, o którym wspomniałeś, czyli o miejskim drwalu. Fakt, naprawdę, tak, podobało mi się, bo widać było, że jakby miał plan na tą walkę, to jest pierwsza rzecz, konsekwentnie go realizował, to jest druga rzecz, ale myślę, że pomógł mu też jakby dużo Ambro, nie? Bo jednak e, miejski drwal, jak chciał wejść, w e, sprowadzić go do parteru i oczywiście tam szukał jakiejś pozycji, to Ambro ratował się e, tymi duszeniami, tymi dźwigniami, Natomiast wydaje mi się, że często przy tych, w tych momentach, kiedy rzeczywiście miejski drwal na niego nacierał i próbował go tam sprowadzić na ziemi, no Ambro mu trochę pomagał w tym. Nie? Jakby te biodra, ja miałem wrażenie, że to wygląda tak, że miejski drwal na pewno była różnica wagi, bo chłop i większy i cięższy od Ambra, no ale jakby Ambro nie uciekał specjalnie od tych obaleń. Nie? I... No nie, ale też to chyba była jedna z bardziej efektownych gal. Jak, jak tam zaczął rzucać Ambro miejski drwal po tym po, po tej macie, tak, go podnosi. No... Rzeczu, tak, rzeczu, że to rzeczywiście. No, takich akcji nie było w kolejnych walkach tak no, dużo. Miejs, miejski drwal, e, duże doświadczenie w judo i rzeczywiście widać było te wszystkie rzuty. Tam nawet jeden taki efektowy właśnie rzut przez biodro wykonał. No i fakt, no, wycierał podłogę tym ambrem. No. Nie? Dobra, a zaskoczenie in minus? E, no. Ciągle liczę na to, że Ferrari przestanie korzystać z weselniaków i widać, że chłop po prostu dużo trenuje i e, no, myślę, że no, Ferrari jest jedną z twarz e, tej gali. Nie? I tak jak właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, że Haribo to jest in plus, no to ja liczyłem na to, że Ferrari urwie głowę. E, no a się okazało, że jego plan na walkę wyglądał tak, że po jakichś tam 15-20 sekundach, jak Haribo sprzedał mu e, pierwszego middle kicka, to, to jest niesamowite po prostu. Jak, Ferrari, jak Haribo sprzedał mu pierwszego middlekicka, to chłopu już się pospał, jakby plan na tą walkę. A druga osoba, do której jakby to też ciężko jest e, mówić mi, że to jest jakby stuprocentowe zaskoczenie na minus, no ale cholera, no, no tańcula. No, no kurde, nie? gość, który wygląda jak gladiator, nie? trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o to wszystkich zawodników, którzy są na gali. Był jednym z osób, które zdecydowanie mają najlepszą sylwetkę, bo nawet Arab, który kręcił Instastoris przed samymi walkami, podchodził do kolejnych, najróżniejszych zawodników, pokazując swój brzuch i sam powiedział, że z tańculą nie ma szans. I Arek podpalił się. Myślę, że zabrakło głowy tam, bo to wyglądało tak, jak on po prostu Murana chciał złapać jedną ręką, tłuc go jak worek treningowy, no ale kurde, no. Ma ambicje na to, żeby walczyć w jakichś poważniejszych galach, żeby stać się tym zawodowcem. No a pary mu zabrakło na trzecią rundę, jeszcze dodatkowo z przeciwnikiem, który nie pokazał tak naprawdę nic. No, bo ta, ta walka, spodziewałem się po niej dużo więcej, bo teraz, jeżeli mówimy o moje zaskoczenie in minus, to powiedziałbym, że cała walka Murański z Tańczulą. I to dlatego, że no, dobra, nawalali się troszeczkę, ale no to Brakowało mi takiego ognia, który pokazywali chociażby na konferencji. No i ja myślę, że, ja że, oni... że Arek to w ogóle trzeciej rundy to nie pamięta, nie? No właśnie, jakby oni przed, przed walką w mediach na siebie najeżdżali i to był taki konflikt mocny, gdzie myślałem, że będzie kipiało w, w oktagonie. No a tutaj chłopaki tak no bezpiecznie troszeczkę. No krwawy sport przez dwie rundy, gdzie rzeczywiście no jakby tańcula zasłużenie wygrał tą walkę, mhm. bo też tam no myślę, że pan Jacek się nie zgodzi, ale moim zdaniem jakby tańcula zasłużenie w 100% wygrał tą walkę. Rzeczywiście dwie rundy i obie rundy bym punktował z dwupunktową przewagą dla tańculi więc jakby no, trzeci, w trzeciej rundzie jedna szansa dla Murana, żeby to wygrać, to był knockout Natomiast no to to, to z jednej strony to było przekonujące zwycięstwo, a z drugiej strony no jednak sytuacja, w której gość już pływa po prostu, no, no nie wiem, ja miałem takie odczucia, że Murański zamiast po prostu szukać tych swoich chce powinien mocniej dmuchnąć i tańcura się po prostu przewróci i już no, nie wstanie. No nie. właśnie, Murańskiemu zabrakło tak naprawdę nokautu, bo on mógł go przynajmniej w, w trzeciej rundzie no, on go nie dwa, dokończy, trzy razy, nie dokończy, powinien go wykończyć ze dwa, trzy razy. Miał takie okazje, że, że powinien go... No, skończyć po prostu. No, już Morański się słaniał na nogach, i zresztą to było widać zaraz po walce, gdzie ten mu podpinali. Tak. I się chyba Morański nawet, tak. nawet się śmiał. Tak. 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 <laughs> Muran powiedział, że obiecał przed walką, że tańcule wywiozę na noszach i krzyczał do mikrofonu, że swoje zadanie wykonał. Pan Jacek tam bił brawo. Też jakby. Nawiązując do tych wszystkich komentarzy, które pojawiały się w internecie, e, ludzie pisali o tym, że Tańcura miał szansę, dlatego że e, pan Jacek rzucał debuffy i tam e, rzucał jakieś zaklęcia na tańcu. Ile w tym prawdy, nie wiem, patrząc po tym, jakim demonem jest pan Jacek, myślę, że trochę prawdy w tym jest. E, dobra, to przejdźmy sobie teraz do e, walki o pasy. Był e, Malczyński, się bił z Polakiem, i e, Linkiewicz z Kamiszką. To może zacznijmy od dziewczyn, bo już trochę ja... Trochę o nich pogadaliśmy. To oprócz wspomnianej Marty Linkiewicz, o której mówiliśmy, no to też trzeba dodać, że Kamiszka była też bardzo dobrze tak, przygotowana. Kamiszka to, dobry był, to była jedna z dwóch, może trzech najlepszych walk tej gali. No na pewno jakby, muszę powiedzieć, że obie dziewczyny odrobiły lekcję. Nie? Trzeba przyznać, że plan, który został nakreślony przez trenerów, Kamiszka. Wszyscy oczekiwali, że tam Arturo będzie jakby mocno ją trenował. Ale... Arturo mówił w wywiadach, że nie trenuje. żeby Ona bo też się go nie słucha. Tak. Tak. A później ona też mówiła, że ona go wygania, bo on się za bardzo stresuje tym tak. jej, jej walkami. Tak. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście obie dziewczyny miały naprawdę plan na tę walkę. Kamiszka szukała swoich przewag w półdystansie, w klinczu, pchała mocno Martę na no, na, no, no, na siatkę. Tak, na siatkę. I... Pogoniła ją trochę e, e, kilka razy po tym oktagonie. Tak, natomiast e, też jakby plus e, całej tej walki, muszę powiedzieć, że dziewczyny były bardzo dobrze kondycyjnie przygotowane. Tak. Nie? Że jednak e, na Fame MA, gdzie jest to gala e, freaków, trzeba przyznać, że dwie osoby, mi się wydaje, że dziewczyny miały parę jeszcze spokojnie na, tam, e, na czwartą rundę. Gdyby dostały informację nagle, że bijemy się jeszcze trzy minuty dłużej, to myślę, że one by nie miały z tym żadnego problemu. Mm -hmm. No ale no linki ją ograła, nie? Linki skorzystała... Myślę, że linki ją ograła doświadczeniem, bo to była... Piąta walka e, Linkiewicz, tak? a druga była tak. dopiero kamiszka. Tak, no, mi się bardzo, wiesz, mi się bardzo podobały e, te wszystkie fragmenty, kiedy e, Kamiszka rzeczywiście dążyła do e, tego do klinczu, tak, e, skr skr skracała dystans, uciekała tam e, głową pod tym lewym prostym Marty, bijąc jednocześnie na korpus i rzeczywiście szukała gdzieś e, tej swojej przewagi w parterze. Natomiast Linki super pracą bioder wychodziła rzeczywiście z e, tej opresji i bardzo mocno pracowała w tym klinczu, nie? bardzo dużo ude było na korpus i jakby Marta korzystała z zasięgu ramion, korzystała z tego, że bije w różnych płaszczyznach i mhm. widać, że to było trenowane, nie? Bo raz te ciosy się pojawiały po prostu w okolicach głowy, by zaraz zadać kilka mocnych fistów na brzuch, nie? Ale też widać było, że dużo zwinniejsza jest Linkiewicz. No tak, tak, to... rzeczywiście no... Pracowała na nogach kapitalnie, nie? Ci, tak, że... więc... I tutaj też no, ta jed... niejednogłośna decyzja sędziów, no jest... Ja, Myślę, że uczciwy werdykt. Uczciwy werdyk. tak. A wiesz, to mnie jeszcze tak rzuciło się w oczy, zaraz po walce, jak zobaczyłem te obrazki, jak one sobie się rzucają w ramiona i tak dalej i przypomniałem sobie o tym, jak one się wyzywały na konferencji prasowej, tam która, która czym zasłynęła i która jest bardziej znana, no trochę mi się to, to nie zgrzytało, czyli teraz już by wychodziło, że to było wszystko ustawiane, żeby, żeby na, e, nakręcić atmosferę, bo w walce ani nie było widać tego ognia, po walce też nie było widać tego konfliktu, później jeszcze chyba one stały, chyba w, w Super Express, w swoim programie Koloseum pokazał, że one stały razem, e, piły drinki Rozmawiały i tak dalej. Znaczy chyba Kamiszka nie piła, bo mówiła, że prowadzi. Więc, no, ale wiesz, taka przyjacielska atmosfera. Więc... No, na pewno. E... Myślę, że dziewczyny jako jedyne wiedzą, tak jak było naprawdę z tym mm -hmm. wszystkim konfliktem, e, z tym wszystkim, co się wydarzyło. Natomiast też jest taka sprawa, że w końcu wyjaśniły to w Oktagonie, e, sędziowie wydali werdykt, to, to też myślę, że był najlepszy moment, żeby po prostu zbić se, ze sobą bo dziewczyny mogą być dzisiaj bardzo dumne, nie? E, I mam dały... nadzieję na rewanż, tak szczerze mówiąc. Tak, myśl, bo, myśl, bo myślę, dobra że re, rewanż, rewanż będzie naprawdę jakby dobrym e, pomysłem, nad którym mogą się pochylić włodarze, dlatego, że jest mało dobrych e, kobiet walczących w FMA. Jakby, jak sobie myślę teraz o z kim można by Martę Linkiewicz jako e, mistrzynię teraz e, wagi koguciej w FMA gdzieś nie zostawić, to mało jest e, jakby potencjalnych przeciwniczek i tym bardziej, że Marta naprawdę rozwija się bardzo dobrze nie? Mm -hmm. i widać po prostu, czuć ten progres. Nie? To jak ona chodzi po prostu na nogach, to że m, e, tam na pewno też jest jakby bardzo dobra praca e, narożnika, bo zauważyłem, że w niektórych w tych walkach e, rzeczywiście narożnik tak jakby nie miał pomysłu na to, e, co się dzieje. Tak widać, że rzeczywiście e, w trakcie walki cały czas tam słychać było z narożnika linki Master, rzeczywiście idą dobre rady. E, jej Ale ona trenerzy. chyba też później mówiła, że ona, to była pierwsza walka, kiedy ona słuchała swojego narożnika. No że zawsze to ona nie docierało do niej, te instrukcje albo nie wysłuchiwała. A teraz, że no i słuchała i się zastosowała. Nie. To zaprocentowało, nie? Także bardzo dobra walka, czekamy na rewanż i przechodzimy dalej. Dobra, drugą walką o pas był Dawid Malczyński z Adrianem Polakiem. No, kapitalny Polańskim. knockout. Tak, knockout był kapitalny, ale no w sumie ta sama walka, no tak bardziej w sumie bez historii. Znaczy wiesz, ja ci powiem, jakby patrząc na tę walkę mam dosyć duży problem, czy Polak zrobił taki progres? Czy Malczyński tak bardzo się opuścił? Bo wiemy, że Malczyńscy zmieniali trenera. Teraz trenują mu Karakana, jeśli się nie mylę. Jeżeli się mylę, to poprawcie, ale wydaje mi się, że mówię dobrze. A Polak, no. Polak wygląda jak dzik, nie? I to jest to, o czym my właśnie rozmawialiśmy w piątek. On tam rzeczywiście formę ma naprawdę dobrą, nie? Tak. Już e, sam faktu akurat nasz realizator z tego strasznie się śmieje, że Polak nawet chodząc macha rękami, tak jakby hmm. byłby fighterem ulicznym, ale no, zgasił po prostu światło. Też powiem. E... Ale no, fajnie wszedł w tą walkę. On wie, wiedząc, że ma dużą, dużą stratę, jeżeli chodzi o, e, o zasięg ramion, no to on fajnie to skracał. Zaskoczył wszystkich, nawet samego e, Malcisza. I Malczyński miał jeden, je miał jeden plan na tą walkę. Przynajmniej tak to wyglądało. I on, jak w pierwszej rundzie zaskoczył go Polak. To w drugiej nie zrobił żadnej zmiany w tym, w tym tak. planie. Cały czas walczył tak samo. Tak, bo on, Malczyński powinien korzystać ze, swojego, jakby, ze swojej gigantycznej przewagi, jeżeli chodzi o zasięg i wzrost, a jak Polak pokazał, że jednak e, Malczyński bije, a Polak zamiast e, uciekać, jednak wchodzi w ten półdystans, bo szuka tam swoich przewag, to Malczyńskiemu momentalnie się rozsypał ten plan. I rzeczywiście, jakby na standardy FEM ma 10 e, i generalnie całego FEM ma. No, był brutalny, naprawdę tak. cepa po prostu weszła elegancko. Malczyński się bocian e, rozłożył się po prostu na tej macie. Tam poleciało jeszcze kilka hammerfistów. Myślę, że tutaj akurat sędzia mógł trochę szybciej skończyć no tą tak, walkę, szybciej. bo e, to już jakby tam było niepotrzebne. To, jest, to już było groźne dla, ma, e, dla Malczyńskiego. Mogło się skończyć tak. jakąś bardzo większą, wielką niepotrzebną. Tak, ja myślę, że od razu tam po tej cepie, w momencie, w którym zobaczyliśmy, że rzeczywiście jakby Malczyński no, jest tak, tak, że leci po prostu e, sędzia powinien od razu wkroczyć. Nie? Natomiast walka to. Też tutaj myślę, że bardzo dużo zrobił narożnik, dużo zrobili trenerzy, bo widać było, że Polak ma na to plan, wie, jak go zrealizować, szuka tych swoich przewag. Rzeczywiście nie, bo Malczyński odpalał te swoje proste, proste dużo też kopał. No A Polak, no, jak prawdziwy fighter, widać, że nawyki są wyrobione, że ten instynkt już działa zupełnie inaczej. Szuka tych skrótów, szuka tych obaleń, szuka tego klinczu, się bawi w trochę taką, jakby brudną walkę, ale to jest dobry plan. I to pokazało, i myślę, że Polak po tym, jak się podniósł porażką z Ferrari i po tym, co teraz pokazał, a wydaje mi się, że w kolejna walka z Wiewiórem, bo już mhm, zapowiedzieli, zapowiedzieli. zapowiedzieli władarze, że Wiewiór będzie się biło pas z Polakiem. No, myślę, że. Polaka ciężko teraz będzie. Z Ale tronu walka, tronu. z będzie, może być ciekawa, bo obaj, obaj są. No, Wiewiór to jedna z najjaśniejszych twarzy FM. Gość, no. który na samym początku rzeczywiście jakby był, tym, należał, należał do tych mniej jakby znanych przez ten swój performance sportowy i to, że on jako jeden z tych pierwszych się zabrał za to, żeby rzeczywiście robić tą formę, walczyć. Naprawdę pokazuje się z dobrej strony i wydaje mi się, że oni dadzą bardzo dobrą walkę o pas, nie? a Polaka będzie ciężko strącić stroną, nie? Bo gość rzeczywiście zasłużył, wywalczył w oktagonie to, co do niego należało. No i teraz y, zobaczymy, jak to się potoczy, nie? No i dobra, no i przejdźmy teraz na sam koniec do, do walki wieczoru, czyli Kasiusz Don Casio, Życiński z Normanem. No. Parkę. Ja na pewno tutaj na wstępie chciałbym powiedzieć, że jakby abstrahując od tego wszystkiego, co tam się wydarzyło po tej walce, nie chcę tutaj używać jakichś tam słów skandal, albo nie wiem, nie oceniam tego, w każdym razie werdykt jest taki, że wygrał Norman. według mnie zasłużenie. Tak, no moim zdaniem Norman w 100% zasłużył na zwycięstwo, nie? to jakby no mi się wydaje że ta walka jakby wyeksponowała słabości kasiusza. i to pokazało, że tak jak rozmawialiśmy właśnie w piątek, że rzeczywiście Norman jako zawodowy fighter, jako osoba, która w tym oktagonie spędziła całe życie, on po prostu korzystał z tego, w czym jest dobry, jednocześnie eksponując słabości Kaciusza, nie? Znaczy Kaciusz bardzo dobrze się bronił, bardzo, bardzo długo i bardzo dobrze się bronił. Więc no no, to no, też nie można powiedzieć, że. On w, był... Wiesz, jednak też jest sprawa taka, że za defense w, za dobry defense za gardą e, punktów nie dostajesz. nie. No nie. E, punktujemy jednak e, te wszystkie ciosy. No i Norman, wiesz, ten dużo osób ma zarzuty, że to nie był boks, nie? Natomiast to był ten dirty Mexican box, o którym Norman nawet mówił w swojej relacji. No to był plan na jego walkę, nie? No tak, na czele też już nie wykorzystał swojej przewagi, jeżeli chodzi o, o zasięg ramion. Bił mało, moim zdaniem przynajmniej. E, I też mało trafiał. A Norman, jeżeli już tam szły, szły te, na koniec rundy zazwyczaj były te wymiany takie dłuższe, no to trafiał Norman. Tak. Kasio no, miał problem z tym, żeby, żeby go czysto trafić. No, jakby mi się wydaje, że u Kasia rzeczywiście brakowało tej pracy po prostu prostej minie, że. To jakby Kasio miał pewien swój plan na walkę, Norman też miał swój plan. No i mi się wydaje, że zabrakło dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to właśnie to, że Kasio nie pracował tymi prostymi. Nie, on powinien, widząc po prostu no, to, co się dzieje, z to jak rozgrywa to Norman, to, że on prze rzeczywiście tą głową do przodu, to Kasio powinien cały czas odejście proste, odejście proste, odejście proste, nie, nie wdać się w te klincze. No a druga rzecz to mi się wydaje, że to jest akurat ta walka, w której e, narożnik fajtera mu nie pomógł. Bo to już. Pierwsza runda pokazała, jak będzie bił się Norman w tej walce. Nie? Jakby wszyscy już widzieliśmy, że ta walka będzie wyglądała tak do końca, bo też nie wyjeżdżają w jakieś tam nagłe zmiany, że nie wiem, w trzeciej albo czwartej rundzie Norman porzuci gardę i postanowi urwać się głowę Cassiuszowi. I mi się wydaje, że tam już po pierwszej rundzie powinna pójść jasna informacja do Cassiusza. Norman tak będzie walczył, Norman będzie ci wpychał między rękawice po prostu tą głowę, nie szukając faulu, ale na pewno wybijając cię z równowagi. Musisz dużo odchodzić, musisz po prostu chodzić po po okręgu nie dawać się e, na siatkę spychać powinnoś punktować tym prostym e, a te czasy kasiusza no, nie dochodziły nie? Nor norman bił i norman trafiał, nie były to jakieś power punche. natomiast e, kasius próbował powietrze nie e. no tak no jeżeli chodzi o tą walkę no to ona była przez całe pięć rund wyglądał każda runda wyglądała tak samo nie było tam żaden z nich e, no nie nie, nie zaraz, ale tak, ale żaden z nich też nie podjął jakiegoś ryzyka większego, żeby, żeby pójść na jakąś większą wymianę, żeby mocniej zaatakować, bardziej się odkryć. O, tam było właśnie kilka takich momentów, gdzie oni poszli na większą wymianę, gdzie obaj popruli trochę powietrze, tam trochę zebrali na korpus i tyle. I zabrakło takiego ryzyka, żeby weszli z takim przekonaniem, że, że mogę to skończyć przed czasem. O, obaj chyba byli nastawieni jeszcze przed walką na to, że to będą decydowali sędziowie. Tak, no to, to po prostu wyglądało jak takie punktowanie się, nie? Że rzeczywiście Norman miał swój plan i go zrealizował, i ten plan był dobry, co pokazała ta walka. Natomiast ta walka też pokazała to, że Cassio nawet jak miał plan, to on nie był dobry. No i z drugiej strony, też patrząc, no to. Nie wiem, czy dla Normana takie zwycięstwo z, freak, z Freakiem to nie będzie traktowane w świecie sportu takiego poważnego jak porażka. No, ja ci przede, przede wszystkim. ja wiem, to powiem... że to jest boks i, on, zazwyczaj, i on, on jest w MMA, ale mimo wszystko, no, gość był w UFC, w KSW, yy, bił mocniejszych niż Kasiusz i, no i wiesz o co chodzi. No, teraz przychodzi do, do negocjacji jakichś kontraktowych, z, z jak, z kimś po, do walki z kimś poważnym, no i jest, no ale ty nie potrafisz pobić gościa, który, który występuje w Warsaw -so No tak. Na pewno budujące jest też to, że. To, to w ogóle net mnie zaskoczyło, nie. To, 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 nie będę mówił, że to jest budujące, tylko rzeczywiście mnie to zaskoczyło. Mnie zaskoczyło, że Kas Kasiuszowi nie zabrakło siły. Nie? Ja byłem. Wiesz, ale to też nie było wysokie tempo tej walki. No, no nie było. No ale, ale ciągle jednak przypomina, warto przypomnieć o tym, że już podobno podobno, w dzień przed walką, na pewno jadł McDonaldy i palił szlugi i podobno jeszcze był pijany, chociaż tam dementował. Nie? No i tak jestem zszokowany, że po. Prowadząc jakby taki tryb życia, zresztą Kasiusz jakby otwarcie mówi, nie? jak to wygląda i że on nie jest zawodowym fighterem. Prowadząc... No nie, no on przecież mówi, że jest profesjonalnym tym. No... Niech będzie. Jest nie. profesjonalnym freakiem. I wiesz, i jakby nie zabrakło mu tlenu, a walka tańculi pokazała, że tlen jest bardzo ważny, jednak. Mhm. I no. Pytanie też brzmi, czy chcę zobaczyć rewanż? Szczerze, ja nie. Wiesz, ja Inaczej, powiem... jeżeli miał być to rewanż w, na innych zasadach, typu nie wiem, nawet kickboxing albo najbardziej to chciałbym na MMA, no ale nie wiadomo, czy, czy Kasiusz by na to poszedł. Znaczy, myślę, że Kasio bo nie pójdzie. Bo w boksie, w boksie bym nie chciał rewanżu. Kas, Kasio nie pójdzie na MMA, bo, no wiesz, no, skoro warunki postawił Kasiusz, to była walka toczona na warunkach, które postawił Kasiusz i Norman je zaakceptował, to nie widzę teraz jakby, i Norman to wygrał, to nie widzę teraz jakby przestrzeni do tego, żeby robić rewanż na zasadach Normana, jakby jeszcze, nie wiem, żeby bardziej udowodnić, że Norman, nie wiem, bardziej wygrywa. Natomiast widzę Widzę teraz jakby pewien problem, który na pewno e, mają włodarze, dlatego że, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy jest w ogóle ktokolwiek w, w całej Federacji FameMA, kogo można zostawić z Normanem. No i też pytanie, jak to wszystko postrzega Norman, nie? Czy Norman będzie chciał jeszcze wejść do oktagonu Fame a znów e, się ozłocić? E, powalczyć jakby w obronie paso, pasa króla. Ale też nie miałby z kim, no. zostałby mu ewentualnie popek. No wiesz, jakby właśnie ciągle była dyskusja na temat tego, że Norman zarzucił ten pomysł walki na zasadach Pride'a z popkiem mhm. i powiem ci, że mi się to teraz tak jak już na chłodno po przemyśleniu tego wszystkiego nie widzi, nie, to dlatego nie... że Popak jest na dzień dzisiejszy jeszcze większym melanżownikiem niż Kasjusz, i na każdym kroku jakby pokazuje to, że on przychodzi jakby walczyć tam na pieniądze, więc obawiam się, że to wyglądałoby tak, że Popka by zdjęli po prostu, Popek wysiadłby z taksówki, wszedł do oktagonu albo dostałby w web, albo wygrał, powiedziałby cześć I jakby tych emocji nie było, nie? No tak, ale też popek jest za duży, się Znaczy, jakby wiem, że to jest, byłoby to robione w kategorii open, no ale to, jest, to by było mniej więcej tak, jak się śmiał Norman z Kasiusza, że ty bierz mniejszych od siebie 30 kilo, kilo no to tak samo byłby popek, że byłby się, był, biłby się z dużo niższym i 30 kilo chudszym. no 30 minimum, bo myślę, że więcej by było. No, dlatego myślę, że teraz jakby przed matchmakerami e, FMA e, czekają ich jakby trudne decyzje. Bo z kim zostawić Kasiusza, z kim zostawić e, Normana Parka, czy Norman będzie walczył jeszcze w Federacji, e, no i czy ewentualnie Norman dostanie pozwolenie od KSW? Tak. Po raz kolejny. Tak. Czy, czy na przykład czy Casio dalej w boksie, czy Casio może w, swej w formule ma z kimś? No myślę, że jest dużo znaków zapytania, ale nasi kochani włodarze na pewno nas zaskoczą Min Plus, szczerze w to wierzę. O co? No, to chyba tyle od, z naszej strony. Tak, myślę, że to tyle. Gala bardzo fajna. E, tak jak zresztą rozmawialiśmy na sam początek. Realizacja na naprawdę najwyższym poziomie. E, Ale też gości, jakich mieli super w studiu. Tak, Mateusz Borek, Mateusz Borek był, był w wrzosek. E, tak. Rzeczywiście tam pojawiały się osoby, które są związane ze sportem. E, widać, że to idzie na pewno w... Dobrym kierunku. Kontrowersje zostawiam widzom, bo wiem, że jakby te wszystkie dymy i to, to co się dzieje wokół cała ta otoczka to najbardziej was interesuje. My się skupiamy bardziej na tym aspekcie sportowym, przynajmniej się staramy. No i co teraz? Teraz czekamy, czekamy na, jedynastkę. Czekamy na a jedenastkę, a już są zapowiedziane kilka walk. Tak. Jacek Murański. No ta, ta to, ta to. Jacka, kto ja koniecznie Będzie, Już zobaczyć. Koniecznie chcę zobaczyć Jacka Woktada. Ale nie? ciekawe z, z kim go zostawią? No, ja bym chciał Jacka z, z Marcinem Najmanem zobaczyć. Ale wiem, ale że Marcin Najman już nie wróci do nie, Fame, do Fame ma. Ma nie, nie wróci. Także, no nie wiem, teraz pozostaje tylko liczyć na to, że nasi potężni włodarze zapewnią nam kolejną potężną rozrywkę, bo trzeba przyznać, że jednak Fame to jest entertainment na najwyższym poziomie. Nie? To, ale To, co się tam dzieje, to jest po prostu ekstra. Ale też z gali na galę coraz lepiej są te walki zestawiane pary. Tak, bardzo bardzo widać tam dużo pracy wkładają w to matchmakerzy. Stąd jakby jestem pełen nadziei co do jedenastki, No i myślę, że jeszcze będziemy będziemy Mam dużo nadzieję, że jeszcze, tak. występ, że jeszcze Arab się pojawi, który, o którym nie mówiliśmy, ale też, też fajna walka no, była. wiesz, ja, ja mam problem taki z Arabem, to już jakby ma regresję na koniec i myślę, że Arab podzieli moje zdanie, że Arab bije się super, ale Arab bije się bardzo mało efektownie, nie? Że to jednak jak, jego Gabriel jednak... Jeżeli, jeżeli nasz oglądasz, daj znać Albertowi, czy myślisz tak samo jak Albert? No. A jak <grymne> macie jakiś kontakt do, do Araba, to też dajcie mu znać. Zobaczymy, co Arab nam odpowie. No także, e, jeżeli chodzi o te, te, temat ma, to myślę, że więcej będziemy się wypowiadali bliżej konferencji. No, chyba że gruchnie jakaś bomba, e, to wtedy na pewno coś nagramy na ten temat. A na dzisiaj się żegnamy. Z wami mi nasi drodzy. Z tej strony Albert Długoszewski liczę na to, że przebijecie nasz ostatni wynik. Ponad 270 widzów. Myślę, że jak dobijemy do 400, to naprawdę będę zadowolony, bo to kolejne setki naszych fanów. Albert Długoszewski, dzięki bardzo. I ja Wam też dziękuję, Łukasz Kowalski. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie dzwoneczek, żebyście nie ominęli żadnych naszych nowych materiałów. No i do zobaczenia. Cześć.